chcemy pokazać, że standard podróżowania może być całkowicie inny, że nie musimy wchodzić do pociągu przez okna, że nie musimy stać w długich kolejkach do kasy, że wagon może być czysty, może być przyjemny, że podróż, czy to do pracy pociągiem, czy na wakacje, czy kiedy chcemy odwiedzić rodzinę, może odbywać się naprawdę w bardzo miłej, czystej i ciepłej atmosferze. I to wszystko jest możliwe, ale no, jakoś ten rząd nie daje sobie z tym rady i stąd taki właśnie pomysł i tutaj prezentacja naszego programu wyborczego. Ja jadę normalnym wagonem, a nie ekskluzywnym wagonem, bo to znowu, ale poważnie wynajął ekskluzywny wagon, nie zrobił sobie takiego strzała. Nie zrobił sobie takiego strzała. To jest niemożliwe, żeby Grzegorz Napieralski dzisiaj postanowił popełnić polityczne samobójstwo. Europoseł Michalski powiedział, że nie wsiądzie z panem do tego wagonu tutaj, do a on tam miejscówki nie ma. Eurodeputowanie w innym miejscu. Nie no, słuchajcie, no jeśli facet wynajmuje wagon po to, żeby się przejechać pociągiem, to znaczy, że nie chce wygrać wyborów.